Witam, oto Specialized Rockhopper Pro Evo z 2014 roku w rozmiarze M. Ten dziadziuś, mimo że ma już prawie 10 lat, jest lepszy niż nie jeden obecny rower średniej klasy. Posiada dwuczęściową korbę z dwoma blatami, chronionymi przez już niespotykany bashguard E13. W tych czasach SRAM dopiero wprowadzał zębatki na Rowide. Co ciekawe, wyposażono go też w powietrzny amortyzator ze stożkową rurą tapered, który ma sztywną oś i 120 mm skoku. Pro Evo był zaprojektowany jako rower trailowy. Dziś jego geometria bardziej jednak przypomina rowery XC, które stały się agresywniejsze i również zaczęły wykorzystywać zawieszenie ze skokiem 120 mm. Swoją drogą, czy uważasz, że rowery na przestrzeni ostatniej dekady mocno się zmieniły? Czy to tylko coroczne wydłużanie i spłaszczanie główki? Daj znać w komentarzach, jestem ciekawy Waszych opinii. Tak jak wspominałem, rower posiada napęd SRAM 2x10, reszta akcesoriów jak sztyca i siodło, chwyty, kierownica i mostek oraz drutowe opony Ground Control 29x21 zapewnił Specialized. Hamulce to proste, ale działające bez żadnych problemów Tektro Draco. W tej konfiguracji rower waży ponad 13,5 kg. Żeby go jeszcze trochę odchudzić i unowocześnić, zmieniłem napęd na Shimano 1x10 z zębatką Narrowwide Decas. Manetką i korbą Deore 6000, która jest lżejsza i sztywniejsza dzięki technologii pustych ramion Shimano HoloTech 2. Dodałem bardzo szybkie i odporne na przebicia zwijane opony Continental Racing 29x22. Krótszy mostek i wyższą kierownicę, aby jeździło się na nim przyjemniej. Bardzo wygodne siodełko Specialized Revo Sport. Zamontowałem też lekkie i szerokie pedały platformowe VP537, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Po tych zmianach waga roweru spadła do 12,5 kg, spec stał się trochę żwawszy, łatwiejszy w utrzymaniu czystości i wygodniejszy dzięki bardziej wyprostowanej pozycji. Ten Rockhopper ma 9 lat, ale został kupiony w bardzo dobrym stanie i myślę, że następne 9 jeszcze spokojnie pożyje. Więc jeśli masz do wyboru zakup nowego roweru za 3-3,5 tysiąca złotych ze sprężynowym amortyzatorem, beznadziejnym napędem i ciężką ramą, to zastanów się, czy nie lepiej wybrać fajną używkę i trochę ją ulepszyć. A dla ciekawskich, ten spec wraz z przeróbką kosztował odrobinę poniżej 3000 zł. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!